Lubisz komiksy? To przygotuj się, żeby zostać bohaterem komiksowej przygody! Rudowłosa jest wielką fanką komiksów, ale chyba fikcyjny świat za bardzo ją pochłania. Komiksowy duch przejmuje jej ciało. Od teraz będzie inna. Zacznijmy od ubrań. Odrysuj usta na t-shircie z nadrukiem. Podłóż tekturę i pomaluj usta farbą do tekstyliów. Dodaj czarny obrys. Zamień nadruk w chmurkę z tekstem. Zrób wzór kropek wokół ust, używając szablonu. Zrób czarne i niebieskie odbicia gąbką. W tym t-shircie wyglądam dużo lepiej. Kto chce kolorowego buziaka? Dokładnie to samo nosi moja ulubiona bohaterka. Mojej komiksowej przyjaciółce Kiki podoba się ten styl. A co z butami? No tak, moje trampki nie pasują do tego stylu, ale mam coś lepszego. Wyjmij sznurowadła ze starych butów. Zrób obrysy czarnym markerem, podeszwy, materiał i błyszczące detale. Namaluj kropki i linie na materiale. Niech wyglądają jak buty z komiksu. Obrysuj brzegi podeszw. Załóż czarne sznurowadła. Te buty są super. I idealnie pasują. Jakby były narysowane dla moich stóp. I moje włosy też się zmieniły. Teraz rudowłosa ma różowe włosy i nazywa się Całuśna. Ale jej skóra jest zbyt blada. Nie jest gotowa, by żyć w komiksie. Zróbmy komiksowy makijaż. Zepnij różowe włosy z tyłu. Nałóż niebieski cień do powiek. Dodaj czarną kreskę w kształcie skrzydła. Obrysuj cień czarnym eyelinerem i połącz ze skrzydłem. Dodaj eyeliner do dolnej powieki w ten sam sposób i rzęsy. Podkreśl brwi eyelinerem. Narysuj cienkie czarne linie wzdłuż nasady nosa i po bokach. Podkreśl nozdrza. Obrysuj różowe usta. Dodaj akcenty. Podkreśl kości policzkowe. Podkreśl brodę. Kontury twarzy wyglądają świetnie, a mój makijaż jest wyraźny. Mogę rozwiązać włosy. Co myślisz, Kiki? Dobra robota. Potrzebujesz tylko jaskrawego dodatku. Pokryj starą torbę akrylowym podkładem. Wytnij kawałki różnych wielkości z papieru piankowego. Skopiuj elementy torebki. Zrób ramkę z czarnego papieru piankowego i różowy pasek z końcem w kształcie litery V jako zapięcie. Przyklej elementy do torebki. Niech wygląda jak namalowana. Przymocuj kawałki rozpoznawalnej czarnej ramki. Dodaj szwy na pasku farbą akrylową.
Ta kreskówkowa torebka jest niespodziewanym prezentem. Ostre linie są obecnie modne. No i nie jest płaska jak w komiksie. Zmieści się wiele rzeczy. W środku jest niespodzianka. Czy to rękawy z tatuażami? Odetnij stopy i górę ze starych nylonowych rajstop. Przymocuj wydrukowane chmurki z komiksów do tekturowego cylindra. To będzie szablon do rysunków. Załóż nylonowe elementy na cylinder. Odrysuj na nich rysunki markerami do tkanin. Niech wyglądają jak tatuaże. Zdejmij rękaw. Zrób to samo z drugim rękawem. Który tatuaż wybrać? Założę wszystkie. Te rękawy świetnie zastępują prawdziwe tatuaże. Można wytatuować ramiona szybko i bez bólu. A kiedy ci się znudzą tatuaże, wystarczy zdjąć rękawy. Słońce jasno świeci? Nie trzeba mrużyć oczu. Załóż te super okulary. Wytnij paski z kolorowej tektury. Przyklej je do plastikowych oprawek okularów. Przykryj szkła paskami. Wytnij litery WOW z żółtej i czarnej tektury. Przetnij O w połowie. Czarne litery muszą być nieco większe, żeby zrobić z nich obramowanie. Przymocuj żółte litery na czarnych. Przyklej litery do okularów. Moje nowe okulary są wspaniałe. Idealnie pasują do mojego olśniewającego wyglądu. To dzwoni. Moja przyjaciółka Kiki. Dobrze, że moje nowe etui do telefonu jest zainspirowane komiksami. Wydrukuj obrazek z komiksowymi ustami i dotknij na wymiar etui do telefonu. Wytnij komiksowe chmurki z papieru samoprzylepnego. Przyklej je koło ust. Włóż gotową ozdobę do silikonowego etui na telefon. Napisz słowa w chmurkach markerem. Cześć, całuśna! Wyglądasz wspaniale! Twoja komiksowa metamorfoza się udała! Chcesz coś do picia? Masz najlepszy komiksowy koktajl! Dodaj barwnik spożywczy do Sprite'a. Wlej napój do szklanej butelki. Ozdób szyjkę butelki kolorowym sznurkiem. Zawiąż kokardę. Przyklej komiksową etykietę. Włóż słomkę. Taki kolorowy i pyszny. Od razu to mój ulubiony napój. Czas dodać wybuchów do tej komiksowej opowieści. Hej, całuśna! Łap dynamit! Włóż cukierki do plastikowej tuby. Wytnij kółka ze złotego marszczonego papieru. Zawiń w nie końce tuby. Zamocuj klejem. Pokryj tubę czerwonym filcem. Zrób trzy takie tuby. Zszyj szeroką elastyczną tasiemkę w pierścień. Zrób dwie sztuki. Połącz tuby, żeby zrobić wiązkę dynamitu. Przyklej sznurek na środku. To będzie ląd. Wydrukuj naklejkę z napisem BOOM i przymocuj do tasiemki. Pomocy! A, to tylko sen? Ale skąd się wziął ten dynamit? Coś jest w środku. Cukierki! Komiksy?
No tak, jestem całuśna, dziewczyna z komiksu. Nie. Myślę, że dość komiksów na dziś. Podobała się Wam nasza komiksowa metamorfoza? Napisz w komentarzu, które akcesoria z komiksów podobały Ci się najbardziej. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych ciekawych pomysłów od Trum Trum.